Przestań teraz zachowywać się jak nastolatek, ponieważ może to bardzo zaszkodzić twojemu życiu i związkom. Nie pozwól, aby ludzie uważali cię za dziecinnego, zachowuj się dobrze, do tego pozostań do końca, nie bądź słaby. Zachowanie dziecinne jest sprzeczne z zasadami stoicyzmu, filozofii ceniącej cnotę, samowystarczalność emocjonalną i mądrość. Stoiki uważają, że dojrzałość emocjonalna i etyczna ma kluczowe znaczenie dla pełnego i znaczącego życia. Zachowanie dziecinne oznacza dążenie do natychmiastowej gratyfikacji, jak dziecko, które nie może się doczekać nagrody. Stoiki podkreślają znaczenie samokontroli i abstynencji, unikając pobłażania chwilowym popędom i pragnieniom na rzecz długoterminowych celów związanych z cnotą. Dzieci często reagują emocjonalnie na sytuacje bez samokontroli, wyrażając złość, frustrację lub smutek, nie myśląc o konsekwencjach. W stoicyzmie dąży się do samowystarczalności emocjonalnej, co oznacza spokojne i zrównoważone podejście do emocji, a nie ich tłumienie. Dzieci często mają tendencję do obwiniania innych za swoje czyny lub okoliczności. W stoicyzmie zachowanie się jak dorośli oznacza wzięcie odpowiedzialności za nasze wybory i działania, uznając, że ponosimy wyłączną odpowiedzialność za własny rozwój moralny. Dzieci zależą od opiekunów, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Zachowanie się jak dorośli oznacza dążenie do samowystarczalności i nie poleganie zbytnio na innych w ich szczęściu i samopoczuciu emocjonalnym. Dzieci są w trakcie odkrywania siebie i otaczającego ich świata. W stoicyzmie samowiedzą, refleksja i autorefleksja mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia naszych mocnych i słabych stron, dążąc do samorozwoju i cnoty. Dzieci często działają na podstawie bezpośrednich impulsów, nie myśląc o długoterminowych konsekwencjach. Stoicyzm zachęca nas do ostrożnego działania, biorąc pod uwagę konsekwencje naszych działań i podejmując świadome decyzje. Zachowywanie się jak dorosły zgodnie ze stoicyzmem oznacza stawianie czoła wyzwaniom i przeciwnościom z odwagą i odpornością. Natomiast zachowanie dziecka może obejmować unikanie trudnych sytuacji lub ciągłe narzekanie na nie. Dzieci często zmagają się z ograniczeniami rzeczywistości, chcąc, aby wszystko było inne niż są. W stoicyzmie uczymy się spokojnie akceptować to, czego nie możemy kontrolować i skupiać nasze wysiłki na tym, co jest pod naszą kontrolą, na naszych poglądach i działaniach. Zachowanie dzieci często wiąże się z uzależnieniem od innych w celu zaspokojenia emocjonalnego. Może to narazić ludzi na wahania nastroju i poczucie własnej wartości, czyniąc ich zakładnikami okoliczności zewnętrznych i innych. Stoicyzm podkreśla znaczenie samowystarczalności emocjonalnej dla utrzymania wewnętrznego spokoju i stabilności niezależnie od wpływów zewnętrznych. Impulsywność jest powszechną cechą zachowań dzieci. Może to prowadzić do pochopnych decyzji i impulsywnych działań, często sprzecznych z zasadami etycznymi. Stoicyzm promuje ideę przemyślanego i mądrego działania, podejmowania decyzji w oparciu o rozsądek, a nie impulsywnego reagowania na emocje. Niedojrzałość często wiąże się z brakiem odpowiedzialności. Zachowanie dziecinne może obejmować skłonność do obwiniania innych lub okoliczności za własne niepowodzenia i problemy. Stoiki opowiadają się za tym, jak ważne jest wzięcie osobistej odpowiedzialności za nasze działania i decyzje, uznając, że jesteśmy głównymi architektami naszego życia. Zachowania dzieci mogą obejmować pewną niechęć do uczenia się na podstawie doświadczenia. Dzieci często popełniają te same błędy w kółko. W stoicyzmie umiejętność uczenia się na podstawie doświadczenia i autorefleksji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju osobistego i poprawy moralnej. Reaktywność emocjonalna może prowadzić do negatywnych stanów emocjonalnych, takich jak gniew, smutek i niepokój, które często pogarszają zachowania dzieci.
Stoicyzm kładzie nacisk na kontrolowanie emocji za pomocą rozumu, umożliwiając bardziej zrównoważoną reakcję na trudne sytuacje. Zachowanie dziecinne często wiąże się z oporem przed zaakceptowaniem tego, czego nie można kontrolować. Może to prowadzić do ciągłej frustracji w obliczu nieuniknionych wydarzeń. Stoicyzm uczy nas spokojnego przyjmowania tego, co jest poza naszą kontrolą, pozwalając nam skupić się na tym, na co możemy wpłynąć. Niedojrzałość emocjonalna i behawioralna może utrudniać rozwój osobisty i postęp w kierunku cnoty. Stoicyzm zachęca do ciągłego samorozwoju, który wymaga przezwyciężenia dziecięcych zachowań, aby osiągnąć dojrzałość moralną. Zachowanie dziecinne może zaszkodzić relacjom, ponieważ inni mogą czuć się przytłoczeni lub sfrustrowani brakiem dojrzałości i odpowiedzialności. Stoicyzm promuje zdrowe relacje oparte na empatii, szacunku i współpracy. Negatywna strona dziecinnego zachowania zgodnie ze stoicyzmem wiąże się z brakiem samowystarczalności emocjonalnej, impulsywnością, brakiem osobistej odpowiedzialności, oporem wobec uczenia się, podatnością na negatywne emocje, frustracją niekontrolowaną, stagnacją w rozwoju osobistym i możliwym negatywnym wpływem na relacje międzyludzkie. Stoicyzm zachęca nas do przezwyciężenia tych zachowań, aby osiągnąć bardziej etyczne, cnotliwe i satysfakcjonujące życie. Główną zaletą niezachowywania się dziecinnie jest osiągnięcie samowystarczalności emocjonalnej. Oznacza to, że nie jesteśmy zależni od okoliczności zewnętrznych lub innych ludzi, aby czuć się szczęśliwi i spokojni. Zamiast tego rozwijamy zdolność do zachowania spokoju i wewnętrznego spokoju bez względu na przeciwności, z którymi możemy się zmierzyć. Zachowania dzieci są często związane z brakiem samokontroli, co prowadzi do impulsywności i reaktywności emocjonalnej. Rozwijając dojrzałość emocjonalną, uczymy się działać z rozwagą, biorąc pod uwagę konsekwencje naszych działań i podejmując decyzje zgodne z naszymi zasadami etycznymi, zamiast dominować nad natychmiastowymi emocjami. Rezygnacja z dziecięcych zachowań pociąga za sobą osobistą odpowiedzialność za nasze działania i wybory. Uświadamia nam, że jesteśmy głównymi architektami naszego życia i stawia nas na ścieżce rozwoju moralnego i dążenia do cnoty. Odrzucając stagnację i opór w uczeniu się, możemy przyjąć autorefleksję i ciągłe uczenie się z doświadczeń życiowych. Pomaga nam rosnąć, ewoluować i poprawiać nasze rozumienie świata i nas samych. Samowystarczalność emocjonalna i kontrola emocji przyczyniają się do stabilności emocjonalnej. Zamiast cierpieć z powodu emocjonalnych wzlotów i upadków, możemy zachować stały spokój, co przyczynia się do bardziej stabilnej i zrównoważonej jakości życia. Stoicyzm uczy nas spokojnego akceptowania rzeczy, których nie możemy kontrolować, co prowadzi do znacznego zmniejszenia stresu i niepokoju. Koncentrując nasze wysiłki na tym, co jest w naszym zasięgu, unikamy marnowania energii i martwienia się o to, co jest poza naszym wpływem. Odrzucenie dziecięcych zachowań prowadzi nas do ciągłego samorozwoju, co jest kluczem do znalezienia cnoty. Dążenie do moralnej i etycznej doskonałości prowadzi nas do życia, które jest bardziej znaczące i zgodne ze stoickimi wartościami. Rezygnując z dziecięcych zachowań, możemy budować zdrowsze i bardziej znaczące relacje. Empatia, szacunek i wzajemna odpowiedzialność są fundamentalne dla udanych relacji międzyludzkich, a stoicyzm sprzyja tym cechom. Niezachowywanie się dziecinnie, jak wymaga tego stoicyzm, przynosi szereg korzyści, w tym emocjonalną samowystarczalność, samokontrolę, osobistą odpowiedzialność, ciągłe uczenie się, stabilność emocjonalną, akceptację niekontrolowanego, rozwój osobisty, dążenie do cnoty i zdrowe relacje międzyludzkie. Korzyści te sprzyjają bardziej zrównoważonemu, etycznemu i znaczącemu życiu zgodnie z zasadami stoicyzmu.
Stoicyzm uczy, jak ważne jest, aby nie polegać na zewnętrznych okolicznościach lub opiniach innych, aby znaleźć satysfakcję. Rozwijając samowystarczalność emocjonalną, możesz zachować wewnętrzny spokój niezależnie od sytuacji zewnętrznych. Unikaj impulsywności i reaktywności emocjonalnej. Zamiast tego podejmuj wyważone, oparte na umyśle decyzje zgodnie ze swoimi zasadami etycznymi. Samokontrola pomaga uniknąć działań wywołanych natychmiastowymi emocjami. Uznaj, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania i wybory. Unikaj obwiniania innych lub okoliczności za swoje problemy. Osobista odpowiedzialność ma kluczowe znaczenie dla rozwoju moralnego i dążenia do cnoty. Bądź gotów uczyć się na każdym doświadczeniu życiowym. Autorefleksja i umiejętność uczenia się na sukcesach i porażkach przyczyniają się do rozwoju osobistego i poprawy moralnej. Zachowaj spokój, zamiast dominować nad emocjonalnymi wzlotami i upadkami. Stabilność emocjonalna sprzyja bardziej spójnej i zrównoważonej jakości życia. Naucz się spokojnie akceptować rzeczy, które nie są pod Twoją kontrolą. Koncentrując swoje wysiłki na tym, na co możesz wpłynąć, unikasz marnowania energii i martwienia się o to, co jest poza Twoim wpływem. Bądź w ciągłym dążeniu do samorozwoju i doskonałości moralnej. Dążenie do cnoty jest jedną z głównych zasad stoicyzmu i prowadzi do bardziej sensownego i etycznego życia. Buduj relacje oparte na empatii, szacunku i wzajemnej odpowiedzialności. Unikaj toksycznych związków i utrzymuj znaczące więzi międzyludzkie. Unikaj dziecięcej niecierpliwości i ciągłego dążenia do natychmiastowej gratyfikacji. Stoicyzm uczy, że cierpliwość jest ważną cnotą w pokonywaniu perypetii życia. Zamiast narzekać lub unikać problemów, wykorzystaj je jako okazję do rozwoju i nauki. Tolerancja na przeciwności wzmacnia Twoją odporność i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poznaj siebie, swoje zalety, wady i obszary rozwoju. Samoświadomość jest kluczem do samorozwoju i ciągłego doskonalenia. Zamiast skupiać się na tym, czego Ci brakuje, ćwicz wdzięczność za to, co masz. Wdzięczność jest cnotą stoicką, która pomaga zachować pozytywne nastawienie i zrównoważony pogląd. Zamiast oddawać się efemerycznym pragnieniom i przyjemnościom, ćwicz umiar i umiar. Stoicy cenią cnotę, a nie pragnienie natychmiastowej satysfakcji. Niebycie infantylnym, zgodnie z zasadami stoicyzmu, wiąże się z kultywowaniem samowystarczalności emocjonalnej, samokontroli, osobistej odpowiedzialności i stabilności emocjonalnej. Ponadto promuje ciągłe uczenie się, pragnienie cnoty, zdrowe relacje międzyludzkie, cierpliwość, tolerancję na przeciwności, samoświadomość, wdzięczność, umiar i uznanie cnoty nad ziemskimi przyjemnościami. Zasady te sprzyjają bardziej etycznemu, znaczącemu i zrównoważonemu życiu, zgodnie ze stoickimi naukami. Stoicyzm zmusza nas do przezwyciężenia dziecięcych zachowań, które uniemożliwiają nam osiągnięcie cnoty, mądrości i emocjonalnej samowystarczalności. Zachowywanie się jak dorośli zgodnie ze stoicyzmem oznacza rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, osobistej odpowiedzialności i samowiedzy, aby prowadzić sensowne życie zgodnie ze stoickimi zasadami etycznymi. Teraz jesteś bohaterem swojego życia, nie pozwól sobie stać się tylko widzem, skomentuj poniżej tego filmu ludziom, dlaczego jesteś stoickiem i zobacz, kto będzie z Tobą wchodził w interakcję, w tym celu zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnej mądrości, której mogę Cię wkrótce nauczyć. Zostawiłem Ci w komentarzach do tego przewodnika wideo, którego użyłem podczas mojej podróży, aby stać się stoikiem. Przewodnika, który zawiera wszystkie odpowiedzi na to, o co pytasz, więc zdecydowanie zostań stoikiem już teraz.